Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo serdecznie zapraszam na Speedrun 4.0, gdzie gram partię na 10 minut i komentuję ruchy. Ranking już jest całkiem pokaźny, 1776. Przypominam, że zaczynałem z rankingu 500. Mamy E4, no to festiwal chyba dzisiaj będzie ostrej gry. Tak coś czuję, więc zaczniemy sobie ruchem G6, czyli obronę nowoczesną sobie zastosujemy, goniec G7. Skoczek na F3, ok, posunięcie, mogę zagrać C5, mogę zagrać D6, mogę zagrać C6, D5, to jest dosyć też ciekawe, w sumie mniej może ostre, bardziej strategiczne, C6, D5. Zastanawiam się w takim razie, czy D5 od razu nie kopnąć, chociaż to jest takie trochę podejrzane w sumie. Myślę, że... no dobra, zagram C6, coś innego niż zwykle, żeby nie było. Zawsze mogę zmienić decyzję i zagrać D6, C6 też się ruch przyda na pewno. Do tego, że jak na przykład goniec pójdzie tu, to B5, a nawet jakby goniec nie poszedł, to B5 jak najbardziej. Ja w ogóle widziałem zawodników polskich, którzy grali teraz B5 od razu. I tutaj te B4 takie było kąśliwe i trzeba było grać to troszkę na głowę. Jak zagram D5, przeciwnik może to wybić i dla mnie to będzie ok, więc gram D5, gram do centrum, troszkę z inną koncepcją, więc obrona nowoczesna troszeczkę inną linią sobie tutaj pogramy. Po ruchu E5 będę próbował grać przez F6, ale może nie od razu, bo najpierw spróbuję zagrać skoczkiem na H6, a potem roszada, ewentualnie F6. O! To ciekawe, przeciwnik zagrał H3, ale to jest mądre podejście, dlatego że goniec już nie wyskakuje i nie będzie mógł tego skoczka zbić, a to było czarnymi bardzo wygodne. Jeżeli zagram tu i on zagra tu, ja zagram skoczek E4, on zbije, skoczek G5, C5, będzie dosyć groźnie to chyba wyglądało. Wydaje mi się... Co mi się może tutaj wydawać? B5 jest w sumie też ciekawe, bo jak on zbije, ja zagram tak, on zagra tu, ja zbiję tu, on tu. Dzieje się. Spróbujmy B5. Jak ostro, to ostro. Z każdej strony spróbujemy go pomęczyć. W każdym razie, przypominam, że po biciu jest ruch B4, więc skoczek będzie musiał uciec, zapewne tu i nawet hetmanem. Czemu by nie? Zobaczymy. B4 od razu, choć bardziej kusi mnie zbicie pionkiem, żeby tego skoczka atakować. Potem będzie łatwiej, szybciej wyprowadzić skoczka i zrobić roszadę. Ruch B4 będzie oczywiście bardzo wysoko wystawiony, tam A3 będzie całkiem niezłym ruchem, ale mogę to podczepić pod skoczka. Na pewno tutaj czarne są takie trochę, bym powiedział, ryzykowne. To zapewne nie jest jakieś tam marzenie, jeśli chodzi o cały czas powtarzanie tej pozycji, aczkolwiek tutaj mi chodzi o to, żeby zamieszać w pozycji, żeby spróbować zagrać ostro. I już jest niekonwencjonalna pozycja, już jest taka inna niż te utarte wszystkie schematy. Przeciwnik również może skoczkiem zagrać tędy, więc wybije raczej pionkiem i będziemy sobie w szachy grać dalej. Szach zawsze może gońcem nastąpić, ale nie po skoczek E2, tylko po skoczek E4. No ale to chyba nie zmienia faktu, że powinno być dobrze w tej sytuacji. Tutaj nie powinno się dużo chyba złych rzeczy zadziać, ale zwróćcie uwagę proszę, jak przeciwnik długo myśli. No i tutaj wybijamy od razu pionkiem. Tak jak sobie założyłem, tak sobie zagram i od razu wyprowadzę skoczka. Może nastąpić jak najbardziej szach i po tym szachu zastanawiam się, czy tak. Chyba tak trzeba grać. Skoczek może wejść tu i tu. Zrobię roszadę, on wejdzie tu, ja tu. On zbije z szachem jak ruch H8. Nie, no to on za dużo figurami będzie tutaj sobie tańczył, więc zasłaniam się skoczkiem. Po wszelkich wymianach jest dobrze. Te wymiany będą na pewno w porządku. Taki ruch jak goniec C6 też jest wieża B8. Goniec na F4, wieża B6, no trzeba konkretnie liczyć. Tutaj nie ma lekko. No ale w tej sytuacji myślę, że spokojnie, jednak za chwilę robię roszadę i wszyscy będziemy zadowoleni z tej pozycji.
Już tak odczuwam po ruchach przeciwnika i po sposobie jego myślenia, to znaczy, że on myśli po prostu troszkę dłużej, zastanawia się nad ruchami. To świadczy na pewno o już większej dojrzałości, znaczy może dojrzałości źle to określiłem, większym doświadczeniu, czyli powolutku, spokojnie tutaj przeciwnik się zastanawia, analizuje sytuację, pewnie rozważa jakieś tam bicia, zagrania i to jest dobre. I tak trzeba to postrzegać, słuchajcie. Tak trzeba się, trzeba się tego uczyć po prostu od przeciwników również. I na pewno sprawia wrażenie solidnego gracza z rankingiem prawie 1800, więc fajnie. Ale też przeciwnik po prostu może lubi się zastanowić. Czasami po takim dobrym wrażeniu następuje jeden taki dziwny ruch i może się okazać, że przeciwnik gra słabo, tylko że znał jakiś początek gry, ale tutaj widać po tym, że to nie jest jakiś tam debiut utarty, to gość rozumie, o co chodzi i widzi tutaj te wszystkie zależności. Goniec oczywiście zbija na d7. Po wybiciu planowałem skoczkiem, bo jak hetmanem to on tu, ale to też nie jest jakieś groźne. Hetman c7. Bo chodzi o to, czy ja skoczka chcę tutaj i go wstawić tam, czy chcę skoczka potem na e4 wstawić sobie. Zbiję hetmanem. Bo po skoczek e5 myślę, że hetman c7. Goniec tu. Aha, moment, nie, to nie, to nie byłoby najlepsze. Jest hetman na e1. W sumie trochę dziwne. Zagramy po prostu a5. Bo teraz jak on zagra tutaj, ja mam ruch taki hetmanem, albo nawet na c7, chociaż na a7. Ale na c7 myślę, że będzie lepiej, bo od razu atakuje pionka, więc hetman już z d1 nie broni tego pionka. Dał mi przeciwnik szansę. Okej. Wieża z f na c8, bo ta wieża na pewno się przyda, a już bezpośrednio atakuje słabość przeciwnika. Teraz tak, jak odejdę hetmanem tutaj, co się wydaje bardzo fajne, to on mi skosi tego pionka, tylko pytanie, czy to będzie dla niego dobre. Ja wtedy mogę zbić tu, to też wygląda całkiem sympatycznie, chociaż skoczek wejdzie tu i będzie mnie atakował. Tego nie chcemy. Zagram e6, po prostu, po ludzku, obronimy się i teraz jak skoczek zagra na e5, to hetman a4. Będę tutaj atakował i tutaj. Więc myślę, że już przeciwnik przejmuje troszeczkę taką defensywę. Czuję, że powoli będę już go tutaj miał. No i hetman a4, dosyć szybkie. Tu myślę, że wielkiej filozofii nie ma. Skoczek nigdzie tu mi nie wskakuje. Nawet jak hetmana nie będzie na a4. Działa to chyba dobrze. Zdobywam materiał. No b3 to bitka. C3 to też mogę zbić. No dużo jest dobrych możliwości. A czarny mi jest bezpiecznie. Król jest bezpieczny. Tutaj oczywiście trzeba brać pod uwagę poświęcenia czasami na f7, ale hetman sam na e6 nie uderzy. Co innego by hetman stał tu i wieża tu, ale nie ma na to czasu biały. No tak, rozumiem ten ruch. Chodzi o to, żeby zbić i zagrać tam. Pytanie, czy to nie jest dobre? Wydaje mi się, że szkoda na to czasu. Trzeba chyba zbić na c2. Bicie pionka tutaj może być kluczowe teraz. I teraz tak, jak on na przykład zagra tutaj, zwiąże mi tę wieżę, to ja zagrywam wieżą na c8. I tu się spokojnie od tego chronię, bo jak tak, to wtedy bije tutaj. Więc to jest przemyślane i działa. W ostateczności po takim ruchu, jakby tego nie było, wieża c8, to jest b3. Po biciu bije tu, jak on mi hetmana, to ja tu. I to się wyrównuje. Tam tracę pionka, ale lepiej stracić pionka. Znaczy oddać go w tym wypadku, aniżeli stracić figurę. Ale to są sprawy oczywiste. Wybicie. Ok. Pionek więcej. Wszyscy są szczęśliwi. Wymiana jest zaproponowana. Proszę, proszę. Ja tę wymianę uczynię, bo hetman by wszedł tutaj i by mnie trochę poatakował, więc jak najbardziej to zrobię i wieża C8. Na wolną linię wchodzę od razu. Przeciwnik jak wieża C1, no to jak najbardziej to wybijemy.
I potem skoczek na e4. Skoczek e4 mogłem niby zagrać od razu, ale no tak, w sumie mogłem, ale pewnie nie miało to by jakiegoś ogromnego znaczenia według mojej oceny, tak na szybko patrząc. Skoczek e4. No tutaj tak, powinno się to chyba trzymać w miarę dobrze. Pion więcej. Tutaj wystarczy tego pionka spróbować jakoś zbić. No i na zegarze u mojego przeciwnika 3 minuty. Dobra, goniec zagrał. Tu ja myślę, że nic prostszego jak wieża C2. Zwyczajnie na pionki. Wskakujemy sobie po pionki. No i jeszcze skoczek E4 chodzi mi po głowie, tak żeby tego skoczka wybić. Dobra, skoczek może tu, tu jest obrona, tam jest ok. Myślę, że skoczek D7, choć z drugiej strony myślę, że skoczek E4 lepsze. Dlaczego lepsze? Tutaj bronię, ale to nie jest moim głównym celem. Moim celem jest zagranie tutaj i tutaj. Ewentualnie tutaj, żeby atakować pionka albo skoczek nawet na F5. Też będzie fajny atak z tej strony. To będzie się dobrze trzymało. Chcę wymienić wieżę, no to tutaj nie ma za dużego wyboru i nie ma co się też zastanawiać. Gram tak, z prostym planem tu. Skoczek na B3, to skoczek też na C4 jest ciekawy. Tam atakuje, tu. Najpierw skoczek C4. Obronimy swojego pionka, tu atakuje, nie muszę go od razu bić, bo on mi skosi tego. Może to być za szybko. On też musi uważać na tego pionka. Prawdopodobnie podejdzie król. Ale jak on pojawi się tu albo tu, to ja zbiję strzachem i wrócę, więc też podchodzę królem. Mam dłuższą drogę, ale bezpieczniejszą. Jak królem dotrę tutaj, to już w ogóle będzie bajka. Bo tutaj, tutaj... Aha, tu mógłbym zbić też. I tego pionka zdobyć. No to w sumie zdążę to zrobić. Bo mogę zagrać tak, on tu i ja tu. Faktycznie. Ale... Nie muszę się śpieszyć, co? Podejdę tym królem. Nie muszę się śpieszyć, naprawdę nie muszę. Bo on tym skoczkiem po prostu jak odejdzie, to ja zbijam. Jak on zagra tu, to ja zbijam i wracam. Więc gra za darmo. Gra bez żadnego ryzyka. Końcówka prosta. W takich końcówkach też nie możemy myśleć, o, że już tam daje mata czy coś tam. No nie. Tutaj na spokojnie sobie podchodzę królem, realizuję swoją strategię. Król C6. Zobaczcie, jestem blisko królem. On nie może podejść na te pola, przypominam, bo tu bicie z szachem. No i tutaj już mogę... Aha, no to teraz muszę już tutaj zagrać. Już koncepcja jest inna, bo teraz będę mógł wziąć tego pionka. I pozycja się kompletnie sypie. A mój król jest bardzo wysoko. Myślę nawet, że... Nie, no myślę, że zbicie. Bo jeżeli on zbije, to jeszcze pionki będę miał silniejsze. I król D5 będzie miał świetne pole. Dwa pionki więcej. Kompletnie wygrana. No to tutaj bicie i przepchanie na A3. No i ten pionek sobie tam dojeżdża do końca. Nawet mogę tak zagrać. Już stać mnie na to w tym momencie, więc pionek ucieka. Ale sprawiał gość wrażenie naprawdę solidnego i pewnie tak na ten ranking grał bardzo solidnie. No dobrze, słuchajcie, lecimy dalej. Posunięcie D4. Niech będzie C5. Spróbujmy zagrać w ogóle coś innego. Mianowicie F5. Jest to ruch dosyć ciekawy. G6, goniec G7. Coś a la holenderska. Ja tu czekam na skoczka C3 i prawdopodobnie go zbiję. Tak, wiem, że z tego co kojarzę, to bicie jest całkiem dobre. Mimo, że oddaje bardzo silnego gońca, to głównym celem jest punkt E4. Nawet po gońcu na H6 się w ogóle nie boimy i tu hetman A5 od razu atakujemy pionka C3. Możemy w ten sposób bardzo szybko przeciwnika zamęczyć, choć teraz tak patrzę, że goniec na E5 jest ciekawy, ale chyba D6, bicie i czarne są świetne.
Czarne są świetnie, bo skoczek nigdzie nie będzie mógł ruszyć. Dokładnie. D6 od razu. No i bicie, bicie. Ja będę miał fajną roszadę. Skoczka tutaj. Nie, nie. Pozycja mi się bardzo podoba. Wprawdzie D6 można byłoby pewnie też zagrać od razu, ale myślę, że to się trzyma świetnie. Tak, to się musi trzymać świetnie. Tu grożę z biciem pionka, więc on musi go obronić. Na przykład takim ruchem. Czy tam hetman C2. Więc my wtedy albo roszada. Roszada wygląda dobrze. Bo goniec tu i tu też jest ciekawy plan. Skoczek tu i tu w sumie. Słuchajcie, no zwróćcie teraz uwagę na strukturę pionów. On ma zdwojone pionki, które ja atakuję. Ja też mam zdwojone pionki, ale on mi ich nie atakuje. Mój hetman już działa wysoko, a jego hetman w ogóle. Teraz tak, widzę, że może będzie miał chrapkę, żeby zagrać tu, ale na razie nie może. Robię roszadę. Ruch H4 jak najbardziej będzie możliwy, ale chyba zrezygnował z tego przeciwnik. Skoczek D7. Figura musi iść, grać, chociaż tutaj wybicie, wybicie, wyprostuję pionki, będę stał rewelacyjnie. Tyle, że kwestia wykorzystania tego, bo potem jak nie będę miał skoczka, to pytanie jak się dorwać do pionka. Może w ogóle taki ruch. Wieża E8 wygląda dobrze. Jednak tutaj sobie poblokujemy te miejsca, chociaż taki ruch w sumie od razu. A, okej. Okay. Możliwe, że tak, tu, coś w tym stylu będę chciał pionka zdobyć. No dobra, skoczek B6. Muszę uważać oczywiście na hetmana. Jak wieża by zagrała na przykład na B1, to mam też ruch goniec D7, który świetnie tutaj kontroluje pole B5. Potem hetman A4 z opcją wzięcia tego pionka. Taki jest plan. Słuchajcie, tutaj naprawdę można zaskoczyć przeciwnika bardzo mocno i bardzo konkretnie można go tutaj zaskoczyć po ruchu D4. To wygląda świetnie. Tak, goniec D7 to też jest dobry ruch na pewno. Ha, goniec D7. Chodzi o to, żeby tutaj bronić. Jak zagra E4, to ja wybiję i potem skoczek będzie miał opcję tutaj. No to jesteśmy w domu. No to on mi pozwolił. Aha! Słuchajcie, wiem o co chodzi. Jak ja zbiję tu, to on tu. Aha, ale moment, ja mam chyba taki ruch. Wieża C1. Dobra, tu trzeba podziałać na konkretach. Taki ruch, trochę mi się król odkryje, faktycznie. Moment, Krzysztof, wszystko pod kontrolą. Zbijam, jeżeli on tu, to ja wracam. On ewentualnie może zbić tu. Ja odbiję, on mi zbije skoczka, w pionkach porówno. Jakiś B5, tam przewagę na skrzydle, to będzie miało znaczenie na pewno. Zbijamy, to musi działać. On będzie chciał się tutaj zasadzić. No, tu będzie chciał zbić. No to myślę, że król G7 będzie rozwiązaniem tutaj najprostszym, żeby prosto bronić pionka. Skoczek ewentualnie tutaj. Zawsze jest skoczek A3. No tak, skoczek A3 jest zawsze. Ewentualnie F5. Wrócił. Wrócił, czyli czegoś się bał. No to myślę, że po prostu skoczek E5. Pionek wzięty. Jak wybicie, to wybicie. Przepraszam najmocniej. Zadrapało mnie coś w gardle. Bicie, no i co? Po wybiciu tutaj, wybicie F, zdecydowanie. Mamy pionka więcej. Wieża B1 szuka szczęścia, jasne. Po prostu B6. Okej, no to teraz myślę, że nic prostszego. Wieża F8, wieża F4. Oj, tutaj się czuję bardzo dobrze już. Nawet po, chyba nie wiem, C1, żeby wszedł tutaj. Zresztą bierze F7, wszystko się broni dookoła. Pionek więcej, to jest bardzo dużo. I to może też wystarczyć do zwycięstwa. Tym bardziej, że mamy gońca białopolowego. Przeciwnik ma pionki ustawione na białych polach. To nie może się dobrze skończyć dla białych. Ewentualnie H4 jest ciekawe. No
z uwagi na to, że H5 będzie niebezpieczne, ale jest też ruch goniec F5. W takim ruchu tam zawsze są szachy. W ogóle goniec F5 chyba od razu trzeba. Myślę, że tak. Wymiana tej figury będzie korzystna. Na króla trzeba spoglądać. Bije oczywiście wieżą. Centrum jest mi kompletnie już teraz niepotrzebne. Z pionkiem więcej i wieża F4 będę na tego pionka się zasadzał. No taki ruch nie działa zupełnie, bo przegrywa już gość po takim ruchu. Hetman stoi dobrze. Zawsze mogę tak zaatakować tego pionka, jak już wieża będzie stała tu na przykład. Mam taką możliwość. Słuchajcie, no ciekawe. Te F5 jest na pewno zaskakujące dla białych, jak białe nie wiedzą, jak reagować. To taki można powiedzieć nowy debiut na kanale szachowym, słuchajcie. Warto sobie go przepatrzeć, rozpatrzeć, pokombinować. Także zobaczymy. Jeszcze spróbuję go też zastosować nieraz, żeby go trochę utrwalić. No dobrze, Hetman E2. To ja może chyba wejdę sobie tutaj. Tego Hetmana troszeczkę postawię i postraszę. Bo teraz tak, może nastąpić szach, jasne, to wtedy szach, mówię, na Hetmana, tak? Atak na Hetmana, szach i Hetman F4 z szachem. Zawsze to są takie te ruchy z tempem, więc na pewno będą dobre. I tutaj ja, słuchajcie, na przykład w takiej pozycji nie doszukuję się jakiegoś wariantu, gdzie już coś zdobywam, czy coś w tym stylu, tylko szukam takie dwa posunięcia do przodu, z pionkiem więcej, to jest bardzo duży komfort. Jak wymieni hetmany, to w ogóle super. No i na przykład gram to swoje, a teraz będę się zastanawiał, co dalej. On musi zagrać tu, bo straci pionka, jak zagra G3 na przykład. Więc musi z powrotem zagrać. A ja się zastanawiam teraz, co zrobić dalej. Możliwe, że zagram ruch H5. Bo on tutaj, tak, ruch H5 będzie chyba dobry. Chodzi o to, żeby król miał fajne schronienie w razie czego. Pole G4 też zajęte. I czekam na rozwój wydarzeń. Możliwe, że wieża F3 nastąpi. To oczywiście widzę. Potem znowu mogę dać szacha i zbić. Nic prostszego. Zbiję tu, a jak hetman tak, no to ja dam szacha i wymieniam hetmany. I pionkówkę mam wygraną, bo mam, chociaż on mi zablokuje te pionki, ale król jest bardzo szybki, więc to rekompensuje zdecydowanie. H5 było dobre, bo już widzę coś takiego, że jak bicie i zagranie tu, bicie, G3, F3, G4, H5, H4 i król nie ma jak przejść. Ja tym królem sobie szybko lecę do góry. No dlatego też zbił pionkiem, jak widać. No dobra, gramy sobie końcówkę hetmańską. Hetmanówka, hetmanówka, hetmanówka. Podprowadzenie króla chyba jest tutaj obowiązkiem. Zawsze mam szacha. No to mój drogi przeciwniku, dałeś mi tutaj pograć. O, jeszcze jak wybił, to w ogóle świetnie. Bardzo źle zagrał. Mógł poczekać, jakbym wybił, to on by sobie wyprostował pionki. W tym wypadku wygrana jest już banalna. Dokładnie. Ale już czuć, słuchajcie, tutaj tę siłę przeciwników. Zagrajmy E4. Skoczek C6. Czy D5 będzie? Ja zwykle tak grywam. Zaskoczył mnie przeciwnik, jednak E5. Dobra. Czyli przechodzimy do na przykład partii szkockiej. Gramy sobie D4, a może gambit szkocki. Jednak ja lubię grać gambitowo. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. No, zobaczymy. Skoczek F6 jest ok. Posunię H6. No to już mi coś tutaj nie pasuje w grze przeciwnika, dlatego szybka roszada i jesteśmy już szczęśliwi. Bo skoczek F6 jest naturalnym ruchem. Tam E5 trzeba grać, takie tam fajne powstają różne ciekawe rzeczy. Tutaj od razu zbijemy na D4, bo skoczek na E5 groziło. Mamy roszadę, centralizacja hetmana. No, prostszej gry chyba mieć nie mogliśmy. I teraz tak, skoczek na F6 zagra na pewno. Więc skoczek C3, no wprowadzenie figury jest obowiązkiem. Gramy normalne szachy. Tam C6 jakieś może nastąpić. C5 będzie słabe, bo pole D5 będzie dla nas. Goniec na E6, a tu mnie zaskoczył przeciwnik. No dobra, no to jest na pewno moment, żeby się zastanowić. Możliwe, że bicie. Pierwsze co rozpatruję.
Może E5 w ogóle. Jak przepcha, to tutaj C5, hetman i tam będą prześwity. Może tak. Podoba mi się to, więc tak zagramy. Jasne, jakbyśmy grali partię klasyczną, to moglibyśmy dłużej się zastanowić, ale w tym wypadku zwróćcie proszę uwagę, że ja mając roszadę mogę sobie pozwolić na taki ruch. Oczywiście ktoś powie, wyprowadzaj skoczki, wyprowadzaj gońca, ale w tym momencie ja chcę po prostu naruszyć strukturę pionków i mieć tutaj słabość u niego i też chcę się hetmanem dostać na G6. On też zresztą nie ma wyprowadzonych figur, a ma gorszą sytuację, bo nie ma zrobionej roszady. Teraz zagram dosyć chyba żwawo, chociaż taki ruch mi się też bardzo narzuca. Jak tak, to nie, no zagram skoczkiem. Zagram skoczkiem. Niech on idzie tymi pionkami, bo po ruchu C5 dokładnie tak zagrał. Ja mam hetman G4. I tu mi się już bardzo podoba, bo grożę takim ruchem, grożę takim ruchem. Prawdopodobnie hetman musi zagrać na D7. Wtedy mogę spróbować F4. Skoczek wejdzie tu. Mogę też dać szacha. Faktycznie mogę też dać szacha. Czekajcie. Skoczek D5. I teraz tak, bicie tu E6. Za mało mogę mieć figur w grze. To może być zbyt optymistyczne. Mogę też zagrać tak, on tu. Dobra, dajmy szacha. On zagra na F7, ja po prostu wrócę. Chodzi o to, że jak ja wrócę, to będę chciał już tak grać. Chociaż on może tak. Jak tak, to ja taki mam ruch też ciekawy. Skoczek wchodzi na F5 dosyć dobrze. Skoczek na F5 może zostać. Zastanawiam się, czy ta pozycja czarnymi nie jest już taka w miarę spokojna. Właśnie. Zagrał tak. Ale zaraz przeoczył szacha. Czekajcie, tu. Tu. I tu. Spróbujmy atakować w sposób taki prymitywny, ale dlaczego by nie? Hetman na A4 i szukam takich ciekawych możliwości, żeby przeciwnika zaatakować. Skoczek C6 powinien chyba zagrać według mnie. Zagrał, ale dobrze to zrobił. Naprawdę dobrze to zrobił. Wieża E1, bo ja już mam konkretny plan, bo jak mi zagra tak, to zagram skoczkiem. Jak mnie zbije, to zbijam i wieża się otwiera. Ale się wieża nie otworzy. Dobra. Goniec F4. Trzeba. Figura musi wyjść. I ten goniec się fajnie tu schowa na G3. OK. I goniec G3 od razu. No i teraz mi się bardzo podoba. Tutaj bronimy. Jak tak, to po prostu tu. Trochę zadyma, ale przeciwnik ładnie się tutaj, tak można powiedzieć, wykaraskał z pozycji. Znaczy się, no tak całkiem dobrze to pograł. Tylko pytanie, czy ja tutaj jestem w stanie to dalej wykorzystać. Jak tutaj, to tutaj planowałem. Dokładnie. No teraz skoczek D6 to muszę. To bez dwóch zdań. Jak bicie, to bicie E5. Pionek będzie do zbicia. Jakieś C4 tutaj, coś kombinuję, może F4, może Hetman, może tak. Poszedł tu. Wieża AD1. Jak nie wiesz co grać, graj innymi figurami. Aha, tu jest bicie. A to też nic nie szkodzi, bo tutaj mam strzałkę. Teraz mogę nawet tak odejść. Może w ogóle tak zagrać? Bicie. Bicie. Ciekawe, a może w ogóle tutaj? Nie, bo skoczek zbija. A to wtedy ja zbijam. On zbija wieżą, bo tu widełki. Ja tu, on tu. Nie. Nie mogę tak zagrać. C4 to D4. No tak, próbuję tutaj do niego napierać. Może to jest myśl. C4. C4 chyba to cen trzeba ugryźć. Jeżeli przepcha pionka, to skoczkiem wrócę i będę stał cały. No i tak, i pozycyjnie będziemy tutaj sobie grać. Zbił. A czy ja nie mogę tym? Tu, tu. Mogę chyba. Jak zbiję tym. A nie, tym zbijam. Bo teraz grożę biciem tu i biciem tu.
Jak on zagra tak, to ja trzasnę, trzasnę i tutaj. Źle policzył. Na skoczek d4? Śmiem twierdzić, że nawet skoczka bym zbił wtedy. O to co, zdobywam pionka. Myślę, że hetmanem po prostu. Zdobywam pionka, pionek d6 jest dobrze broniony, goniec spełnia swoją rolę. No i okej, zawsze te pionki możemy próbować rozbijać przez a3, b4. A jak nie wymieni hetmanów, to jest hetman d5. Dosyć chyba dobry ruch. Wymienił. No i wszyscy są szczęśliwi. Ten skoczek, gdzie on może pójść? Tu będzie chciał mi grać, też atakować. Muszę jakoś podziałać konkretnie. H4, H5 mi się narzuca, żeby te pionki ładnie przyblokować. Pytanie, czy to też działa? Jak tu, to tu. No dobra, tu się nie trzeba chyba śpieszyć. H4 niech będzie. Robimy ten lufcik, ale też H5 będę chciał zagrać. Pionek więcej. Realizacja jeszcze takiej przewagi. No nie jest na pewno najprostsza. O, to jest mądry ruch. Bo będziesz chciał tutaj się przedostać. A jak zagram tak, bicie, bicie, to tu mi zagrasz. Ale to ja wtedy mam taki ruch. Dobra, B3. Trzeba bronić. Może wieża B8 będzie chciał. Król B7. No to gramy H5 i zatrzymujemy te dwa pionki. To nie może być tak, że ta pozycja jest zła białymi. Ale działając na konkretach, bicie, bicie, skoczek tutaj. Właśnie, tutaj wiele zmierza. Zmierza wieża tu. Może ryzyk fizyk i gramy tak, bo jeżeli on tu, to ja tam. Jak skoczek, to pionkiem. Jak zagra tu, to ja zawsze wrócę. I tutaj chyba teraz. Czekajcie, tu i tu, szach. No dobra. Powinno to działać. Ale bardzo sprytnie gra gość. Naprawdę muszę mu przyznać, że szuka tych możliwości. Jak tak, to tak. Ten pionek tam na stracenie niech sobie idzie. W tym momencie już nie ma wyjścia. Tak, to tak. Dokładnie. No może się zasłonić chyba. Chodzi o to, że ten mój goniec jest taki trochę statysta, ale dobra. A teraz jakbym zagrał tu, tu i tu. Mam tu szacha. I wygrywam. Dobra. Wieża tu. I teraz on królem nie zagra. I teraz jest zmuszony chyba do takiego posunięcia. Dokładnie. Wymienię. Teraz z tym pionkiem problem jest. Tu one mi się rozegrają. Tu, tu, tu. A jak tak, czekajcie, tutaj, tu, tu, tu. To zawsze mam taki ruch, tylko że on królem podejdzie. No właśnie, nie podoba mi się to. Okej. Lekko niemo, jak widać, już na tym etapie. No tak, królem cały czas myślę, żeby podejść, no bo król tu jakby się znalazł, to byłoby dobrze w miarę. Tu, 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 tu. I co dalej? Zagram tak, to mi podejdziesz królem. Właśnie, stracę pionka. Możliwe, że trzeba tutaj bić. Podejść królem i zostawić mu dwa wolne. Chyba nie mam wyjścia. Muszę mu chyba dać dwa wolne pionki. Nie mam za dużego wyboru. Podejście królem. Okazuje się, że te pionki mogą być bardzo groźne. No, podchodzę królem. Jak tak, to tu. Ja to zawsze zablokuję. No, szach może nastąpić wtedy tutaj. Chodzi o to, żeby on tymi pionkami też spróbował trochę pójść dalej, to wtedy moja wieża zdąży wrócić i je zaatakować. Tutaj, tutaj i tutaj. Szach to tu i będzie ok. Tu on mi zagra tak. Tu, tu, tu. Dobra, będzie się zgadzać. Bicie, bicie i tu. On może wrócić wtedy. Jak zagram tak, nie wiem, jak zbiję, zbiję i zagram tak, to on tu i tu. Dobra, muszę najpierw zbić.
I wieża E4. Jak dobrze policzyłem, to chyba się powinno zgadzać. Król stał tutaj, to zawsze mam taki ruch, ale to już król musi być dalej, ale nie jest. Skoczek wrócił, dokładnie. No i myślę, że na spokojnie po prostu król D2. Dobrze, że ten pionek został z tej strony. No król podejdzie, jasne. Aha, kurczę. Muszę podejść królem, żeby pionka bronić, bo wieża wchodzi tu. Król z tej strony. Nie mogę wykorzystać przewagi pionka tam, niestety. Myślę, że goniec na F4. Tak, żeby te pionki jakoś może uruchomić. Król tutaj, no to wieża E8, nie mam wyjścia. No szach może nastąpić. Goniec zawsze trochę popilnuje z tej strony pionki. Czy to może się zgadzać? No szach jest, tak, to się zgadza. No muszę tak bronić pionka. Tutaj, aha, to jest dobry ruch, to będę musiał wrócić po prostu. On da szacha, tu, ojej, boję się, że mogę mieć przegraną. No muszę tak. No może być szach. Tu wieża powinna też zagrać, no ale to jeszcze chyba nie teraz. Czy ja tu przegrywam? Chyba nie. Chyba jeszcze nie. Tak, chodzi o to, że jak on wejdzie wieżą, to ja mam D7 kontrę. Wieża pilnuje pionka. Jak skoczek zagra tu, grozi mat, to ja zagram tak. On tutaj szach, ja tu. On mata. Ojejku, przegrywam! Przegrywam! Nie, nie przegrywam, bo jeszcze mam tutaj odejście. Jeszcze mam tu odejście, nie ma mata. No ja jakoś się wystraszyłem. Ale C2. Okej, no to jest mądre zagranie. Tutaj. 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 Chodzi o to, że jak zagram tu, to on już pionki ma szybkie. Muszę sprowokować go do tego, żeby zagrał wieżą. Ja wtedy mam tutaj ruch. Aha, to skoczek wchodzi, dostaje mata. Nie, to wtedy. Aha, chyba mam bicie tu? Nie mam. O rety. Grozi mat. Ale mnie załatwił tymi pionkami, powiem wam. W topa. Niestety brakuje tutaj pionka. Jednego tempa, a wyjścia nie mam. Taki ruch chyba wygrywa. Jak tu, to tu, wieża bije, tu. Jakieś wyjście z wora, tutaj, to tu. Zbił mi tu. Chyba tak. Nie wiem, czy to coś daje. Chodzi o to, że jak on zbije tu, to ja mu zbijam tu. Ale pozycja, kompletnie nie wiem, co się dzieje. To uciekam, to jeszcze dałeś mi szansę, mój drogi przyjacielu. Bo jak tutaj, to tu, jak tu, to tu. Co za poza? Już muszę to przeanalizować. Czekajcie, i teraz tak, ha, bo on ma szacha tutaj. Ale moment, tak chyba mogę zagrać. Tak, chyba mogę tak zagrać i potem wybić tu. Najpierw wybić tu. Tu. Król mój jest daleko. No ale to jest chyba jedyna szansa, żeby próbować zremisować, bo jak zbije to, to nawet może zbić hetman tu. Szachy nie, to nie przechodzi. No dobra, zbijam. No, on jest lepszy w tej końcówce. To jest wygrana chyba końcówka czarnymi. Król mój jest bardzo daleko. Chyba, że on źle pogra. Na przykład
Właśnie, już źle pograł. Nie, nie pograł źle. Bo jak ja zagram tak, to on da szacha tu i weźmie. No dobra, muszę tak zagrać, król po prostu pójdzie tam. No przegrana końcówka. Odetnę. Jak zbiję tego, to ja zbijam tego. No idę tutaj, tak? Wyjścia nie mam. No to idę tutaj. Okej, idę daleko. Jak król tutaj zaszachuje. A to przegrana. Przegrana. Dam kolejnego szacha. No i podchodzę. Dobra, to jest przegrana końcówka, ale on jeszcze musi się wykazać. Ma minuta 40. No, z tymi pionkami bandowymi to nie jest jeszcze takie chyba. Czy pewnie jest? Zobaczymy, jak on tutaj będzie to rozgrywał. Nie jest to proste, ale partia. I chowam króla. Nie jest proste jeszcze taką końcówkę wygrać, słuchajcie. Naprawdę to nie jest takie łatwe. Jeszcze na tym czasie szczególnie. 1,5 minuty, no myśl. A ja mam minutę w ogóle, muszę szybciej grać. Zdecydowanie muszę grać szybciej. Znalazł już sposób na podchodzenie. Dokładnie. Może tu tym razem? Może tak? Niech się tłumaczy. Ma mniej czasu, dobra. No to szach. Z powrotem. Co teraz? Na pół minuty. Tak. O! No to gitara. To remis. No, czas zrobił swoje. Presja była duża. Presja była duża. To tutaj wystarczy stać sobie wieżą i mamy remisik. Chyba że woli przegrać na czas. No, to już jego kwestia. Jak zaproponuje remis, to oczywiście przyjmę. No, ale sam proponować nie będę. Takie prawo dżungli. No i co? Wygram na ten czas, co nie? No, gość nie proponował remisu, to trudno, no, tak też bywa, a ja nie będę proponować, tak jak mówiłem. Słuchajcie, ale partia była. Jedna chyba z trudniejszych z całej serii w ogóle. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. Ale to prosto się grało. Co należało grać? Skoczek C3 każe ci grać, komputer. No tak, figury, figury, figury. Ja tutaj zacząłem kombinować. Moje kombinacje nie były najlepsze. Dużo straciłem czasu, jak widać. Ładnie grał. Skoczek C6. Tutaj, tutaj. Się okazuje, nawet czarne mają przyjemniejszą pozycję w tym układzie. A6. Skoczek wleciał. Tutaj, tutaj. Interesuje mnie bardzo końcówka. Jak można było tę końcówkę tak łatwo wypuścić? Hetman zbił. No i dobra, to mam przewagę przecież. Pionka, jest dobrze. I co w tej sytuacji? B3 grać? B3, bo jak taki ruch to. A, widzicie, bo jak tak bym zagrał i on tu i bicie, bicie, to ja mam tak. Tego pionka niszczę. Człowiek się uczy całe życie. A teraz już za późno. Król już blisko na B6 stoi, no ale nadal jest lepsza. Tutaj chyba coś nie tak zagramy, że będę. Trudne teraz posunięcie tutaj przed białymi, jak widać. Wieża F8, wieża E1, wieża tutaj, tak, szach. Tutaj F3. Kompletnie nie kumam tego ruchu, ale dobra, poszło tak. A wieżą na F7 trzeba było zbić, tak i tak. Jaka to różnica? Aha, bo wieża tu i tak musi wracać. I
tak jest dobrze, no król F1 trzeba było grać. Król F1, a jak bicie, bicie i to, co sobie rozpatrywałem. To wieża E7, tak? No ale on tu i co dalej? Ha, tutaj, tutaj i tutaj. Aj, Krzysztof, na końcówkę. Oczywiście, że tak, jakie proste. Przecież zbijam te pionki, jestem szybszy. Te pionki są już niegroźne, bo król jest blisko i goniec zawsze kontroluje. Aj, widzicie, no. To, żebym to widział, to nie zbiłbym na B5. Ruch słabszy. C4, tutaj, tutaj. I cały czas wieża E7, ten sam motyw. No, wiedziałem, że to nie może być przegrana. Tylko ja pograłem nie tak, jak trzeba. Wrócił król. O, i tutaj już kiepsko. Wieża E8, cały czas aktywność trzeba było trzymać. To już tak, to już płynę. Czyli wiem, król za pasywnie zagrał w obozie. Trzeba było aktywnie szukać figurami gry. Mądre podejście, mądre. Tak. Wieża E8, skoczek B4. Tu przegrywam. Ojejku. Tu już przegrywam. C3. Tutaj. Dostaję mata w czterech. Wow, skoczek E1. Nie widziałem tego. Skoczek E1. Jest mat. Bo nawet jak zagram tak, to jest tutaj, tutaj i tu. Dostawałem mata w czterech. No cud po prostu nad Wisłą. A, mata w czterech dostawałem. Skoczek zagrał tu. Teraz mata w pięciu, bo musiał wrócić do tego samego wariantu. Tak, ale czekajcie, tutaj? Ja bym grał tu. Wow, tutaj, tutaj i tu. Ale piękny mat by był. Dobra, on zagrał tak. Król tutaj, mat w 19, świetnie. D3, goniec. Tak. No miał wygraną, trzeba było tutaj atakować. A, to się tak łatwo mówi. Tutaj, 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 tutaj. D7. Szach. I tutaj już ratunek był. Bicie, bicie, dobrze poszło. Tak. No ale ta końcówka musi być przegrana. No tak komputer ją ocenia teraz właśnie 1,40 na 1,50. No tak, 60. No to wygrana. Powinien to wygrać. Zobaczymy tylko, gdzie on tutaj popełnił błąd. Zaraz. Król G4. Szach, król wrócił z powrotem. Tutaj, no tak, tutaj popełnił błąd, ale tutaj co? Wieża C3 należało grać. Król na przykład tu. Wieża E3 zyskać tempo, bo jak tutaj, to jakieś tam kombinacje wchodzą fajne. Na przykład tak. G4. No tak, no tutaj już łatwo raczej czarnymi to się wygrywa. Ale to się łatwo mówi, jak się ma więcej czasu. A poszło tak. No czas to też element gry. Jak gość by zareklamował w prawdziwym turnieju lub by tutaj zaproponował remis, to bym przyjął. No ale to takie są reguły. Słuchajcie, mamy równo 1800. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trochę dostarczył emocji. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.